Samce. Małe i pokraczne zbudowane, bezdomne, przeganiane z miejsca na miejsce, zjadani przez ukochaną, atakowani przez ludzi i inne zwierzęta, autokastraci i samotnicy. Żywot męski nie jest usłany płatkami róż, jakby się mogło wydawać. Serwus, z tej strony Alicja i oglądacie kanał Wystawa Pająków. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, jak to jest być samcem w świecie pająków. W czym samce pająków są lepsze od samic? Budownictwo. Brzmi męsko, ale raczej nie bardzo. Zazwyczaj rozkładają pajęczyny tylko do przeniesienia spermy z układu rozrodczego do narządów kopulacyjnych. Do osiągnięcia dojrzałości płciowej oczywiście tworzą kryjówki i sieci łowne. Z czasem jednak zmieniają im się priorytety. Polowanie. Kolejna męska rzecz. I tutaj nie jest powiedziane, że radzą sobie doskonale. Może i samce darownika Pisaura mirabilis słyną z ofiarowania swojej ukochanej smacznych kąsków, jednak w wielu gatunkach dojrzałe płciowo samce tracą zainteresowanie jedzeniem i przełączają się w tryb rozmnażania, zapominając o całej reszcie niezbędnej do przetrwania. Jad. Samce Atraxa robustus, ptasznika australijskiego, są uznawane za najbardziej jadowite dla człowieka pająki na świecie. Nie żeby ich jad czymś się różnił od jadu samic z tego samego gatunku. Po prostu mają większe gruczoły jadowe i przez to mogą go produkować więcej. Stąd ich ugryzienia są bardziej niebezpieczne. Nie mówiąc już o tym, że częstsze. W poszukiwaniu samicy samce Atraxa podróżują więcej, przez co zwiększa się szansa na spotkanie takiego jegomościa na swojej drodze, a wtedy może nastąpić dziabnięcie. No dobra, zdolność do zabicia człowieka ciężko zliczyć do wielkich pozytywów, chociaż co kto lubi, w czym jednak samce naprawdę są lepsze od samic. Ubarwienie. Mało męsko, a jednak. Samce z rodzaju maratus słyną z niezwykłych kolorów, tym bardziej imponujących w porównaniu z burą samiczką. Skąd taka różnica w wybarwieniu? Samice maskują się, przez co są bezpieczniejsze, mają więcej czasu, aby dojrzeć, a później pilnując kokonu z młodymi, mniej rzucają się w oczy. Samce, jak już wspomnieliśmy wcześniej, zapominają o całej reszcie i skupiają się na przypodobaniu się samiczce. Skakuny posiadają niesamowity wzrok i to właśnie jego używają podczas zalotów. Im bardziej intensywne i rzucające się w oczy barwy, tym bardziej atrakcyjny wydaje się samiec. Aby pokazać swoje kolorowe kreacje, pająki pokryte są miniaturowymi łuseczkami, które tworzą nanoskopowe soczewki, wykonane z naturalnie uformowanych nanorurek węglowych. Brzmi skomplikowanie i tak właśnie jest. Współczesna nauka ledwo potrafi je wytworzyć, nawet w niewielkiej ilości, a taki pająk po prostu ma je w zestawie. Soczewki nanoskopowe, które wytwarzają, wychwytują do 99,97% całego światła padającego na pająki. Podsumowując, właśnie wyjaśniłam sekret pajęczego piękna. Taniec. Jak już o skakunach mowa, to nie można zapomnieć, w czym te samce są najlepsze, a jest to taniec. Każdy ruch jest tutaj na wagę złota i oceniany jest przez krytyczną partnerkę. Nic więc dziwnego, że samce pająków mają naprawdę wysokie standardy co do ruchów tanecznych. Sam w sobie taniec ma nie tylko aspekt wizualny, ale i pokazuje, że samiec, pomimo bycia łatwo zauważalnym, przetrwał na tyle długo, żeby przekazać swoje geny, co tylko potwierdza, że jest im coś więcej niż tylko uroda. Opieka nad młodymi. Opieka nad młodymi, o ile jakakolwiek, przypada w udziale samicy. Jednak jak to bywa, i tu znajdą się wyjątki. Do tej pory znaliśmy tylko jeden gatunek samca pająka, który pomagał swoim młodym. Afrykański stegodypus strzegący swojego potomstwa. Jednak naukowcy twierdzą, że Manogea porakea przynosi ojcowską opiekę na zupełnie nowy poziom. Po kopulacji, kiedy samice tworzą kokon, samce budują sieć w kształcie kopuły na wierzchu sieci, w której znajduje się matka i młode. Pozwala to samcowi schwytać zdobycz, jednocześnie zapewniając wsparcie i ochronę swojemu potomstwu. Naukowcy podają, że oprócz atakowania drapieżników, zauważono, że samce naprawiają sieci, a nawet wycierają krople deszczu z kokonów, prawdopodobnie po to, aby umożliwić przedostanie się powietrza do środka. Jak naukowcy również zaobserwowali, pod koniec sezonu godowego około 68% kokonów jest pielęgnowanych przez pojedyncze dorosłe samce. Reasumując, jak to jest być samcem? Źle? Trudno? Ale warto. Z drugiej strony zastanówmy się jeszcze raz. Samce omatnika Tytera sisyphoides mają taki wyścig zbrojeń w celu zadowolenia samicy, że produkują one gigantyczne narządy kopulacyjne. Do tego stopnia, że uniemożliwiają im one normalne poruszanie się, tudzież polowanie. Więc kiedy tylko osiągają dojrzałość płciową albo zaraz przed, dokonują połowicznej autokastracji. Ta, może jednak nie warto być samcem? Kłodnik uciekł przede mną. Bo ja mam tam kłabika, wiecie? I on właśnie się przestraszył, podeszłam do niego. Przepraszam. I mamy tutaj antydoktora. Lekarze go nienawidzą. Zaraz dowiemy się dlaczego. Zrobić ASMR? Możesz zrobić ASMR. Dobra.
I tym optymistycznym akcentem, no, kończymy. Jestem panem. Z mojej strony to już wszystko. Panom, którzy stanowią większą część widowni z okazji zbliżającego się dnia chłopaka, życzę wszystkiego pajęczego. No dobra, może bez ich trudów. Widzimy się w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze social media, a najlepiej odwiedzić nas na wystawach. Aktualne lokalizacje znajdziecie w opisie filmu i na naszej stronie internetowej. Servus!